wydarzeniem chcemy zwrócić uwagę Europie na człowieka, który szuka wolności. Tak o uroczystych obchodach 70. rocznicy śmierci świętej Teresy Benedykty od Krzyża, patronki Europy, mówi ksiądz Jan Nowak, dyrektor Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. W modlitwie 9 sierpnia udział wezmą m.in. pasterze 8 diecezji z 3 krajów Europy, na terenie których żyła Edyta Stein, a mszy świętej pod przypomniku ofiar w byłym obozie niemieckim Auschwitz-Birkenau II przewodniczyć będzie prymas Węgier, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europejskich, kardynał Peter Erdo. Jak zauważa ksiądz Nowak, Edyta Stein, która w wieku 14 lat świadomie i z własnej woli przestała się modlić, w sposób szczególny potrafi pokazać, czym jest poszukiwanie wolności i prawdy w dzisiejszych czasach. Pierwszym celem, jaki wyznaczyła sobie Edyta Stein, to była wolność. Konsekwencją tej drogi była świadomość tego, że człowiek zmierza do prawdy. Od nas zależeć będzie, jaką prawdę wybierzemy. Dla niej prawdą okazało się spotkanie Boga i dla współczesnego świata to oparcie na rzeczywistości obecnego Boga w tym czasie, kiedy ona straciła życie i w rzeczywistości, której nie będąc nigdy więźniem, stała się drugim symbolem nie tylko patronki Europy, ale i symbolem tego szczególnego miejsca, jakim jest obóz, uświadamia nam niezwykłą moc przesłania tej świętej. Święta Teresa Benedykta od Krzyża w cywilu, można powiedzieć, Edyta Stein wyznaczała sobie jeden cel. Tym celem była wolność. Może dlatego tu, do tego szczególnego miejsca, jakim jest były koncentracyjny obóz Auschwitz-Birkenau, przewędrowała nie jako więźniarka, ale jako osoba, która nosząc w sobie ten wymiar wolności, do głębi sięgnęła po konsekwencje szukania tej wolności, sięgnęła po prawdę. Od nas zależy bowiem, jaką prawdę w poszukiwaniu wolności wybierzemy. Dla niej tą prawdą okazał się Bóg, stał on się siłą i umiejętnością wybierania tej rzeczywistości, która na co dzień jest nam bardziej potrzebna. Światła prowadzącego do Boga, tym światłem jest On sam. Wśród hierarchów, którzy wezmą udział w rocznicowych uroczystościach, będą m.in. przedstawiciele diecezji, na terenie których żyła Edyta Stein. Z Niemiec przyjadą ordynariusz diecezji Kolonia, kardynał Joachim Meissner, ordynariusz diecezji Münster, biskup Felix Gen, ordynariusz diecezji Hildesheim, biskup Norbert Trelle oraz ordynariusz diecezji Speyer, biskup Karl-Heinz Wiesemann. Holenderską diecezję Roermond, na terenie której święta Teresa Benedykta przebywała w karmelitańskim klasztorze Wecht tuż przed deportacją do Auschwitz, reprezentował będzie ordynariusz biskup Franz Josef Marii Wirz. Lubliniec, miejsce związane z dzieciństwem Edyty Stein, reprezentować będzie natomiast ordynariusz diecezji gliwickiej biskup Jan Kopiec, a Wrocław, gdzie święta przyszła na świat i przez długi czas mieszkała oraz studiowała, metropolita wrocławski arcybiskup Marian Gołębiewski. Gospodarzem modlitewnego spotkania będzie biskup Tadeusz Rakoczy, ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej, obejmującej tereny byłego obozu niemieckiego, gdzie karmelitanka została zagazowana, a jej ciało spalone. Program sierpniowych uroczystości obejmuje drogę modlitewną wzdłuż ram w byłym obozie Birkenau, która ma być symbolicznym udziałem w ostatniej drodze Edyty Stein. To wydarzenie przygotowano wspólnie z Polską Radą Chrześcijan i Żydów.